Dokładnie miesiąc temu, 8 maja o godzinie 7:01, serce Kamilka przestało pracować. Bardzo Was proszę, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym chłopcu, żeby pozostał w naszych sercach. Cały czas jego obraz mam, Kamilka, i po nocach mi się nawet śni. I chodzę na cmentarz 2 razy dziennie i mówię: Kamilku, wszyscy Cię kochamy, cała Polska nawet, całym sercem, całą duszą, synku, Ty żeś powinien być teraz tutaj z nami, obiadek jest na spacery, na plac zabaw i nawet na weseleczku, a Ciebie nie ma. Muszę szczerze powiedzieć, że przez miesiąc nie mogę spać, cały czas myślę o Kamilku, nie ma dnia szczerze, żebym o nim nie myślała. I strasznie mnie to boli właśnie. Bardzo przeżywam. Nagłaśnianie tej przemocy, tej sprawy, właśnie takich tragedii, jak tutaj się stała, to ma sens i skłoni te instytucje. Chciałbym, żeby tak się stało, żeby chroniły te dzieci, żeby trafiały w odpowiednie ręce i żeby reagowali na czas. Żeby dzieci miały lepiej, tak? Żeby były większe kontrole, powiedzmy, w rodzinach patologicznych, większe kontrole MOPS-u, szkół, większe zainteresowanie, praca psychologów nad dziećmi. Też to jest ważne, żeby nie była taka powierzchowna. Tą ustawę nazwaliśmy społecznie, właśnie jako społeczność Kamilka, ustawą Kamilka z Częstochowy, ponieważ uważamy, że to musi być taki moment, w którym my się wszyscy budzimy, ale też mamy takie poczucie, że śmierć Kamilka jest takim momentem, kiedy musimy zacząć od nowego początku, czyli ta ustawa ma oddać mu hołd, że jego śmierć, ta brutalna śmierć jest nowym początkiem w zakresie ochrony dzieci.